Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z ESO. Idziemy robić kolejną misję. Tak mi się wydaje, będzie chyba najlepiej. Popatrzmy tylko sobie na mapę. Gdzie te misje są do zrobienia? Tutaj jest, tak? Miasto Vivec, Quest Hub Vivec City. To jest Boska Tajemnica. A mnie interesuje ukryte żniwa. Ukryte żniwa są tutaj, więc idziemy w tamtym kierunku, czyli musimy pójść. A tu jest jeszcze książka do przeczytania jakaś. Ciekawe jak ją można ogarnąć. Gdzieś tam, na wprost. Czyżby tutaj w tym sklepie? No boż, gdzie by indziej mogła być? Tak, popatrzmy. Tak jest. Obstawiam, że to ten sklep. Można tu wejść, czy jak? Można. Witam w naszym sklepie. Rozejrzyj się śmiało. Oczywiście, że się rozejrzę. Pamiętam, tak można, o właśnie, ukradnij. Można było okraść niektóre rzeczy. Ale można wtedy zostać złapanym. Ukradnij. Jest pusto. Książki pewnie u góry są. Haftowany ręcznik. Nie, nie chcę. Nie będę tutaj tego kradł. Kartowana świeca. Jeszcze nie wiem co tu się stanie, jak mi coś ukradło. Dobra, jakaś książka tutaj niby ma być. W sumie na mapie będzie napisane jaka to książka. Wiedza o kamiennej kaskadzie. Dobra, pogadam z tym, może on coś mi powie. Dopiero tu przybyłem i jeszcze się przyzwyczajam do tej dziwnej krainy. Widziałeś, że wykołują tutaj jaja owadów do jedzenia? Albo ci mordercy, którzy mogą zbijać ludzi, jeśli tylko mają na to oficjalny papierek. To szaleństwo. Dobra, mamy 79 zł, czyli tak chyba niewiele to jest. Co my tu w ogóle mamy? Dobra, książki tutaj nie ma. Więc powiedzmy sobie szczerze, nie potrzebuję tutaj nic stąd. Ja tylko książkę chcę znaleźć. Monety. No tak, kasiurka by się przydała. A jak kliknę E, ale nic nie wezmę, to nic się nie stanie, nie? No i spoko. Nieważne. Gdzieś niby jest, ale nie wiadomo gdzie. Może ją kiedyś znajdę. Zobaczymy. Może po prostu ona jest gdzieś tutaj w pobliżu i... Woreczek z pineskami. Is his arm straight? Winogrona. Czyli cóż, kwestia przywłaszczania sobie rzeczy tutaj jest podobnie jak była w normalnym Morrowindzie, więc potem można mieć problem ze strażnikami. No ale cóż, dadzą nas do więzienia najwyżej. Ja będę raczej starał się unikać tego typu rzeczy, ale goryczak. No to nie, to jednak zdecydowanie chyba tam jest. Dobra, a weźmiemy sobie też. Kapliczki są szybkim i niedrogim sposobem podróżowania. O! Podróżowanie między kapliczkami. Kapliczka pozwala Ci przenieść się do dowolnej kapliczki, którą już wcześniej odkryto. Powracanie do kapliczki. Jeśli jesteś w trakcie przygód w otwartym świecie, możesz powrócić do dowolnej odkrytej wcześniej kapliczki za drobną opłatą. Okej. Bardzo ciekawe i bardzo fajne z jednej strony. Dobra, to chyba mieliśmy biec, co tu mamy? Tak, w tamtym kierunku. Można iść drogą, to pójdziemy może drogą. Po drodze coś tu pozabijamy może. Czy to jest silne? Troll rzeczny. Trolla może sobie zostawimy na kiedyś indziej. Tu jest Haiti. Ja bym sobie tych polował troszeczkę może. Jednak troll na drodze nam stanie. Dobra, spróbujemy z tym trollem najwyżej. Jeszcze nie wiem, co się dzieje tutaj, jak się zginie. A nie ma takiej tragedii. Damy radę trollowi. A, on się regeneruje w ten sposób. Czyli... Dobry troll. Wow. Ucieka schowany. Ucieka. Hej, o, ty się wyleczył, co ucieka. Strzelać, bo on się leczył. No i pokonałem trolika. Mogę kliknąć te. Aha, ukryte żniwa. I mogę zmieniać sobie jakąś misję, do której chcę iść. Dobra, ukryte żniwa. No też fajnie. A jak z tymi Alite? Pamiętam, były jedne z ważniejszych do zabijania mobków. Bo były najłatwiejsze, a tu doświadczenia leciały. No i skórę tutaj widać, tego też mamy, więc... Chyba warto. Nie wiem. Zbieramy. sumie to przydałoby się mieć też własny dom. Ciekawe, czy tutaj można mieć własny dom. Żeby zbierać sobie te wszystkie rzeczy. Byłoby niegłupie. Nawet bym powiedział bardzo, bardzo przydatne. Okej. Popatrzmy na mapę. Tak, jesteśmy już prawie na miejscu, bo to tu po prawej stronie. No i już tam widzę tą ikonkę. Najpierw zobaczmy, kto tu jest i co tu robi. Falura Uwele. To jest ta babka od tej... Dobra, pogadamy. Więc zgodziłeś się pomóc Halinirowi zniszczyć jego plony? Nie jestem pewna, czy jestem załamana, czy uradowana. Po prostu bądź bezpieczny. Dobrze, to zadanie jest ważniejsze niż ci się wydaje. Jeśli to zrobię, plony Halinira... Kurczę, te imiona do tej... Halinira mogą nigdy nie odrosnąć. Cóż, tego byśmy chyba nie chcieli, prawda? Nie jesteś w zmowie z tymi bandytami, prawda? Co? Nie, nie bądź śmieszny. Zrób jak kazał Halinir, rozpraw się z tymi łotrami w jaskini. Porozmawiamy jeszcze później. Ciekawe. Muchawka. To mi zasugerowało, że powinienem mieć pochodnie. Czy to tylko jest ikonka, która mówi, że wchodzimy do podziemi? O, ktoś tutaj wszedł też oprócz mnie. A muchawkę mogę wziąć, tak? Części owadów przynęta rzeczna. A wezmę. Dobra. Ktoś tutaj biegł, więc też będzie walczył, więc razem może powalczymy z tymi bandytami. Tylko nie wiem, gdzie on poszedł. Chyba tu. Trzeba przyznać, że to ładnie wygląda. Też już ktoś był. Kurczę, te jaskinie są mega duże. Nie sądziłem. Twardzielka czarnej żółtki. Patrzmy tutaj na mapę. Jesteśmy tu, a mamy dojść. Zdobądź toksynę Haliny. Tutaj mamy dojść, tak? Ciekawe, czyli muszę... Co mnie bije? opcji. Zaraz zginę, nie. Że level wpadł. Zepną punkty atrybutów. W sumie mana też tutaj jest potrzebna, widzę. Zdrowie jako tako się jeszcze trzymam, więc nie ma dużego problemu. Weźmiemy sobie i co? I mam wybierać jedno stąd jeszcze. Czy ja czegoś nie wybrałem? Osłony z niewygodnej skóry. Chociaż noszę z żelaza może weźmiemy. A co tam? Jakieś... A, może tak zrobimy. Dobra, niech będzie tak. I tu możemy, nie możemy zwiększyć, tu mamy wypalenie. Rozdrażni grupę skarabeuszy, która zaatakuje po 3 sekundach, zdając 6471 punktów obrażeń magicznych przeciwnikom na wprost ciebie. Ciekawa opcja. Popatrzmy jeszcze, co tu mieliśmy. Grzyby jeszcze mieliśmy. Przywracamy tobie twoim sojusznikom zdrowia. To też nie jest głupie. A tu mamy mroźny miecz. Odkryj siebie i twoich sojuszników gruby puszczy modu. No to też nie jest głupie. Osłona przynajmniej jakaś. Ciężko mi teraz jest coś wybrać. Do walki zdecydowanie to się przydaje. Dobra, spróbujemy na razie z tym. To jest zalecana umiejętność. No i bardzo dobrze. Ale to też sobie weźmiemy. Będziemy mieli jakieś leczenie też. Dobra, przetestujemy te skarabeusze, jak to działa. Nie wiem, jak to zadziałało, ale jeszcze raz. Co? Aha. Że niby tak to działało. No spoko, podoba mi się to, nie ma co. Jakoś to dosyć dobrze nawet działa, więc... Fajnie, fajnie. Ja miałem iść chyba tutaj. Mamy jakiegoś kogoś. Twardzie czarnej zrzutki. Chyba tam trzeba było iść. Tak, dobrze mi się... A jednak... Jednak nie tu. A. Co? Dobra, inaczej. Musimy się wrócić. Powiem wam, że ta jaskinia to... Wcale nie tak łatwo się tutaj zorientować. W sumie na ta minimapa... A, czy ja ją dodałem? Nie dodałem chyba minimapy, nie? Mówiłem, że dodam sobie, ale nie. Nie dodałem. Czyli jednak ta minimapa by się tutaj troszeczkę przydała. Dobra, to tutaj... Prawo. I okej, do jednego punktu żeśmy doszli prawie. O. Ktoś tutaj bije, to pomożemy. Misja gotowa. Ciekawe, czy on też dostał z tego stworka. Serio, buty mi się tu palą, jak po tym chodzę. Dobra, mamy jedno. Teraz jeszcze tu trzeba podejść, czyli tak jak żeśmy szli wcześniej. No łatwo się tu pogubić troszeczkę. Ale spoko. Z drugiej strony to się wydaje duże, ale tak naprawdę nie jest aż tak duże. Więc też fajnie. Patrzmy na mapę. Tak jest, bardzo dobrze panować tutaj. Po prawej stronie tam przy tej za lawą tutaj gdzieś przejście być powinno jest. Myślałem, że do lawy mogę chodzić. No i jest. No to się pozbędziemy może. O kurczę. Kaguti. O, Kaguti też kojarzę z Morrowinda. Też się je często wybijało. O, i właśnie tak mięsko. Dobra, bierzemy wszystko jak leci. Jeszcze nie wiem, co z tego można kraftować i jak, ale na pewno się dowiemy. Strony pokrywają częste zapiski, wykresy i plamy. 15 dzień pierwszego siewu 15. Halinir znalazł żyzne miejsce. To był zbieg okoliczności. Khaid potrzebował jedynie miejsca, by dać odpocząć jego zmęczonym stopom i zjeść słodki posiłek. Ale gdy tylko tu przybył, poczuł coś świeżego i piaszczystego. Gleba, prawdziwa gleba. Nie te kwaśnie, grzybiaste kamienie, które widział wszędzie dookoła. Halinir sprawdzi wszystko dokładnie. To może być to miejsce. 17 dzień pierwszego siewu. Chwała księżycom. Zainsipilu jest idealny. No cóż, może nie idealny. Jest tu wiele ogromnych owadów, które próbują wbić swoje spiczaste nosy w brzuch Halinira, ale jak mawiała matka tego Khaida, nie ma cukru bez wyzwania. Halinir wybierze się do Sejda Neen. Na pewno znajdę tam kogoś, kto pomoże. Kogoś, kto może pomóc. 20 dzień pierwszego ziarna. Kolejny uśmiech losu dla Halinira. Spotkałem mroczną elfkę, która pomoże mi z moimi problemami z Niskowołami. Wow. Jest nieco skwaszona i ma doświadczenia w rolnictwie, ale Khaid ma co do niej dobre przeczucia. Drugi dzień deszczowej dłoni. Niskowoły są opanowane, a rośliny posiane. Pozostało tylko czekać. Khaid nienawidzi czekać. Aby moje maleństwa szybko wyrosły. Cukrowa sakiewka Halinira z każdym dniem jest coraz lżejsza, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jego sakiewka będzie wkrótce pękać w szwach. No dobrze. Teraz można byłoby już wyjść, ale tutaj jeszcze coś jest, więc pójdziemy tam. Czyli tędy bym musiał pójść. Zobaczymy, czy się da. Powinno się chyba dać. Tak, to jest ta droga. Jest. I po drodze trzeba było tutaj... To jest ten niskowół, którego sobie hodował ten okej. Kasujący ogar. Ogary też kojarzę z Morrowinda, więc... Żeby tylko nie przebiec gdzieś za daleko. Tutaj gdzieś w lewo trzeba pójść. Może to pod tym. Dobra, skoczę tam. Zobaczymy. Tak jest, dołem. Nie widziałem tego gniazda. Prawie nie zabiły, ale ogarnąłem nawet skillę, więc całkiem fajnie. Jednak ta postać ma swój potencjał tutaj. Powiem wam, że jednak łucznik to fajna rzecz. Ej, nie powiem, bo mag też. więc dwie postacie takie super już się gdzieś tam tworzą. Dobra, trzeba szybko to ogarnąć, bo już kończy się odcinek, a my tutaj dopiero jedną misję. Ale tak to wygląda tutaj. Chyba. Powiem wam, że w sumie te misje tutaj wykonywanie i to... Jednak to jest... to nie jest takie typowe MMO. Jest fajnie, bo jest to trochę inaczej. Tu nie ma, że idziesz, wybijaj to, wybijaj tamto. Znaczy... Nie mówię, że nie ma walk, bo tutaj też trzeba, jak widzicie, sporo się nawalczyć. Ale to nie jest to samo. To jest już taki typowy RPG, można powiedzieć. Niż takie MMO straszowe. Dobra, to chyba tutaj jest, tak, to coś. O, trzeba się tego pozbyć, bo będzie ciężko. Okej. I teraz trzeba się pozbyć tych tutaj jakoś. No i widzicie, gdyby nie to, że mam Antydeona, to bym nie wiedział, że tutaj jest ten. Co to daje tak w ogóle? Niebiański odłamek zaabsorbowania. Zebrane odłamki 1 z 3. Czyli mam znaleźć wszystkie 3, rozumiem. Dobra. Uratuj. Zatrój uprawy, to teraz musimy znowu tu wrócić. No dobra. Opuść zajęć widok. O, coś mi tu. No i mamy wyjście. No to wychodzimy. Czyli misję mamy gotową. Wychodzimy, kończymy na dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba ta gra, bo ja jestem pod wielkim wrażeniem tej gry. Powiem wam, że jak grałem w nią, jak była po angielsku, tak niewiele wiedziałem i tak mi się dziwnie w to grało i w ogóle nie wiedziałem, co mam robić. A teraz, bo to jest jedną z lepszych gier tak naprawdę. Znaczy ja wiedziałem, że to jest super gra, tylko że ja z tego nic nie rozumiałem za bardzo i to był mój problem, żeby w to grać. Teraz to żaden problem. Także jeszcze raz dzięki tym, którzy się przyczynili do tego, że tutaj jest wersja polskojęzyczna. Bo bez tego to by tutaj mnie nie było. No, to wychodzimy. Oddajemy misję, w sensie pogadamy sobie z tą babką na zewnątrz. Sara, można na chwilę? Nie jestem Sara, no ale dobra, niech ci będzie. Udało ci się. Dobrze. Mamy sporo spraw do obgadania w krótkim czasie. Gdzie jest Halinir? Na polanie na południowy wschód stąd, ale to może poczekać. Sądzę, że widziałeś, co ja i Halinir tam uprawialiśmy. Księżycowy cukier. W jego surowej postaci jest to prymitywny narkotyk, ale jeśli go przetworzysz, staje się czymś naprawdę paskudnym. Skumą. A kojarzę to. Kojarzę to z Morrowinda, tak, tam to było nielegalne. Skuma i cukier, nie wiem, ale nie kojarzyłem, że księżycowy cukier tam był. A teraz już wszystko jasne, o co chodziło z tym słodyczą. Jeśli nienawidzisz skumy, dlaczego pomagałaś mu uprawiać księżycowy cukier? Musiałem się upewnić, czy jest w stanie to zrobić. Cukier księżycowy jest kapryśną rośliną. Nikomu nie udało się go wyhodować tutaj w Vvardenfell, aż do czasu Halinira. Chcę, byś zabrał zapiski, które znalazłeś do kapitana Bethesa w Sejlanir. Powiedz mu wszystko, on zajmie się resztą. Dlaczego nie powiesz mu sama? Tak, to skomplikowane. Byłam członkiem zaprzysiężonej agencji narkotykowej rodu Redoran. Ja popełniłam parę bardzo poważnych błędów. Jeśli ja dam znać kapitanowi Bethesowi, zignoruje mnie. Ale nie ma powodów, aby nie ufać tobie. Proszę, zrób to dla mnie, sera. Jak zostałaś wyrzucona z zaprzysiężonej agencji? Wolałbym o tym nie mówić. Wystarczy powiedzieć, że handlowi z kumą towarzyszy wiele mrocznych pokus, zwłaszcza dla funkcjonariusza pod przykryciem. Łatwo przekroczyć granicę. Zbyt łatwo. Mam nadzieję, że to zatrzymanie i przejęcie pomoże mi odkupić swoje winy. Co czyni z kumą tak niebezpieczną? Gdybyś kiedykolwiek jej spróbował, wiedziałbyś. Skuma to potężny halucynogen, uzależniający, zabójczy i tani. Śmiertelne przedawkowanie są w Morrowind na porządku dziennym. Kiedy już cię omota, zrobisz wszystko, by ją zdobyć. Ukradniesz, zgwałcisz, zabijesz, cokolwiek. I myślisz, że Halinir planuje wytwarzać ten narkotyk. No tak to wyglądało. Wiem, ale to nie ma znaczenia. Opracował metodę hodowli ogromnych ilości księżycowego cukru w Vvardenfell. To niebezpieczne umiejętności, zbyt niebezpieczne. Potrafisz sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby kryminalna familia Kamonna Tong położyła ręce na tych zapiskach? Rozumiem, o co ci chodzi. Halinir nie jest deadrycznym księciem, ale jego działania mogą być równie nieszczycielskie. Proszę, postąp właściwie. Żegnaj. Porozmawiać z Halinin. A ja miałem z Halinin? A jak nie chcę z Halinin, to co? Mogę pogadać z Halinin, ale mogę pójść do Bethesy. Balamora. Dobra, nad tym się zastanowimy jeszcze, co i jak. Mówiła, że mamy pójść do jakiegoś kogoś tam z władz. Dobra, w następnym odcinku się tym zajmiemy, zobaczymy, jak to wygląda. No cóż, na dzisiaj to tyle. Jeśli wam się podobają filmy z tej serii, a jeżeli chodzi o mnie, to z mojego punktu widzenia gra jest rewelacyjna, więc nawet jeśli byście chcieli, to też możecie gdzieś tam się dołączyć i możemy razem nawet pograć, jeżeli macie ESO, więc to też jest pewien plus tej gry, że możemy razem też grać. No, jak dla mnie rewelacja. Jeżeli wam się podoba, to oczywiście like, piszcie komentarze, co byście chcieli się dowiedzieć o tej grze ewentualnie. Znaczy ja ją odkrywam z biegiem czasu, tak jak to zawsze się u mnie na kanale dzieje. Ja nie jestem osobą, która najpierw sobie grę wygra całą i wszystko o niej wie, i potem nagrywa filmy, tylko jestem osobą, która na żywo pokazuje, znaczy na żywo nie do końca, w sensie nagrywa filmy, nie znając w ogóle gry i tego, co się tam dzieje. Wyjątek tutaj jest oczywiście Runs of Magic, w który grałem wiele lat, więc tutaj to wygląda trochę inaczej, ale to jest jedyna gra, którą zazwyczaj... Tak, w sumie to chyba jest jedyna albo jedna z niewielu gier, w które najpierw grałem, a potem nagrywałem. Więc tak to wygląda. Ja Wam życzę miłego wieczoru, ewentualnie dnia, jeżeli go oglądacie później niż film pojawia się na kanale. No i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co tutaj się dzieje i jak to wygląda. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dajcie sobie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, aczkolwiek tutaj problem raczej nie jest, bo codziennie o godzinie 18 staram się, żeby był jakiś film. No i co? Do zobaczenia w następnych filmach. Niekoniecznie z ESO. Cześć!